Witam serdecznie, ze mną Damian Skórnuk. Dzień dobry. Ciężko będzie rozmawiać po takiej druzgocącej porażce. Przegrywacie dzisiaj 9-0 z Dukatem. Jak możesz to wytłumaczyć? Brak zawodników. No i to jeszcze to, że te zasady są takie, że dwóch może grać tylko z tych, załóżmy to, zawodowych lig. Załóżmy z zawodowych lig, ale jakby nie patrzeć, ci, którzy trenują na bieżąco, może są, mają delikatny handicap, nie uważasz? No tak, no ale nie, po takim meczu ciężko coś powiedzieć, naprawdę, ciężko. Dzisiaj w ogóle wszystko zawiodło, nawet zacznijmy od tego, że na początku założyliśmy sobie to, że od tyłu będziemy grać spokojnie, nie wiem, 3 minuty chyba już 3-0. Załamuje drużynę, to nie ma sensu w ogóle grać dalej, a niektórych to już całkowicie załamało, także... Myślę, że dalej jest sens jednak nie, grać. Tak, oczywiście, że sens grać dalej jest, tylko może następnym razem będzie nas więcej, to trochę inaczej będzie wyglądać. Sił starszy na więcej, nie wiem. No właśnie, szkoda przede wszystkim dlatego, że dwa wcześniejsze spotkania wygrywacie w przekonującym stylu, a dzisiaj, nie obraź się, ale nie było nic z tej drużyny z tamtego tygodnia. Kompletnie, zero ambicji, a zaangażowania nic, nic. Nie mam nic do powiedzenia, naprawdę, po takim meczu nie. Wasza sytuacja na pewno staje się gorsza po tym przegranym meczu, ale na pewno nie krytyczna, nie jakaś taka beznadziejna. Pewnie ta pierwsza piątka jeszcze dla was jest otwarta. Ja, oczywiście, w sumie lepiej przegrać jeden mecz 10-0 niż 3-1. Załóżmy, ale nie, no jest dobrze. No jest dobrze, mamy tam drużynę jakąś, tylko że akurat dzisiaj tak nie. Jeden, drugi nie mówi. No i się wszystko posypało. Odkąd przeszedłeś do tradycji, dajesz jej dużo, dajesz dużo świeżości. Dobrym jesteś zawodnikiem, także tutaj twoja osoba na pewno wzmocniła szeregi tradycji. Nie, przesadzam z tym dobrym zawodnikiem. Nie, po prostu gram w klubie i tak to może tylko dlatego. Czyli wracamy do pytania początkowego i twojej odpowiedzi, czyli jakiś handicap, przywilej, korzyść może z tego, że grasz i jest, przekładasz może na halę. Tak, tak, no oczywiście, że tak. Zresztą fajne są te rozgrywki i ogólnie podoba mi się tutaj. Tak samo gram w Czchowej na hali, ale nie ma czegoś takiego jak tutaj, czy wywiady, czy potem galeria, wideo z meczu. To fajne jest, naprawdę. Bardzo mnie to cieszy. To zapraszam w takim razie na przyszłą roczną edycję Suffix Ligi. Tam będzie też fajnie. No, może się pojawię, koledzy mnie wezmą. I mam taką nadzieję. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo. Dzięki.